Telewizyjny film produkcji czechosłowackiej z serii Przygody rozbójnika Rumcajsa. Jak Cypisek poszedł do Jiczyna po chleb. Rozbójniczy chleb to trochę mąki, trochę wody i szczypta soli. Piecze się go na gorącym kamieniu. Pewnego razu Hanka westchnęła. Och, gdybym tak chociaż miała piętkę chleba. Prawdziwego, takiego na kwasie. Wyobraź sobie, Hanko, że już masz. Powiedział Rumcajs i przywołał Cypiska. Daj mi kapelusz, nasypię ci malin. Pójdziesz z nimi do piekarza, do Jiczyna. Niech ci w zamian za nie da chleb. Ojej, jak mam sam sobie w tym miejscu rozdmuchać płomień? Przecież to niemożliwe. Rozpaczał ognisty stworek. A gdzie masz to miejsce? No, w tym całe nieszczęście, na plecach, tutaj. Niewiele myśląc, Cypisek postanowił mu pomóc. O, dziękuję. Weź tę kępkę mchu. Jest w niej ukryta iskierka. Jeśli rozniecisz z niej płomień, zjawię się przy tobie. Wkrótce Cypisek dotarł do piekarni. Zdziwił się, bo wyglądało tam jak po zarazie. Nigdzie ani śladu chleba, ani kromeczki. Rumcajs przysyła maliny. Czy dostanę za nie chleb? Och, przyszedłeś, Cypisku, w złą godzinę. Piekarz nie może rozpalić w piecu. Maliny tymczasem zaczynały już puszczać sok. Cypisek nie wiedział, co robić. Postanowił zajrzeć do piekarni i zobaczyć, co się tam dzieje. Piec był zimny jak lód i wilgotny. Jeśli zaraz się nie rozpali, to te tak ładnie wyrośnięte chleby będą do wyrzucenia. Na dodatek skończyły się drwa. Cypisku, jeszcze tylko ciebie tu nam brakowało. Mnie też się tak wydaje. Powiedział Cypisek i wyciągnął kępkę mchu, którą dał mu ognisty stworek. Mógłbyś rozpalić w tym piecu? Czemu nie? Już? Wystarczy? Trochę za zimny. O 5 pukowych szczap. Kiedy piec już był bardzo gorący, ognisty stworek przeszedł do komina, żeby troszeczkę się ochłodzić. Nie chcę nikomu robić krzywdy. A piekarz uwijał się i wsuwał chleb do pieca. Tak się piekło, że aż huczało. Hanka już dawno wyłożyła koszyczek na chleb czystym płótnem i czekała. Co z tym Cypiskiem? Gdzie on się podziewa z tym chlebem? Z chlebem? Zapytała Hankę polna myszka, a była to taka mysz, która miała węch lepszy niż 3 myśliwskie psy. Zaspokoiłabym, Hanko, twą ciekawość, ale przeszkadza mi ten chleb rozbójnicki, który leży na kamieniu. Dopóki nie zakopiesz choć kawałka w ziemi, nie wyczuję zapachu chleba z Jiczyna. Ten zapach nadal mi przeszkadza. Nie martw się, Hanko.
dopiero zaczął się piec. Od razu jest mi lżej. W tej samej chwili wrócił Rumcajs. O, jestem głodny jak wilk. Daj mi, Hanko, kawałek rozbójnickiego chleba. Nie mam ani kęsa. Wyłudziła go ode mnie polna myszka z powodu sypiska. A, to znaczy, że chleb z jajczyna będzie mi lepiej smakował. Tymczasem bochenki chleba już się upiekły. Był wśród nich jeden, na którym rumiana skórka dzwoniła niczym dzwon. Masz ten będzie dla Hanki. Proszę wziąć maliny. Nie, są zbyt pognieciony. Cypisek wrócił do żacholeckiego lasu i z malinami, i z chlebem. Nie chcieli, nie będą mieli. Nałóż je na chleb, Hanko. Podjemy sobie. O, dawno nie jadłem czegoś tak pysznego.